słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w czwartek 3 października i zapraszam na przegląd najważniejszych doniesień tygodnia radia SBS. Przy mikrofonie Joanna Borkowska Sorucić. Rząd federalny mianował pierwszego w historii specjalnego wysłannika Australii do walki z islamofobią. Aftab Malik, uznawany za światowego eksperta do spraw muzułmańskich, obejmie trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 14 października. Nominacja miała zostać ogłoszona w lipcu wraz z nominacją wysłanniczki do spraw antysemityzmu Gillian Segal, ale według opinii Antoni Albanizy znalezienie odpowiedniego kandydata okazało się większym wyzwaniem. Obydwa stanowiska powstały w wyniku obaw o Spójność społeczną wynikającą z obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Służby ratownicze w całej Australii są w pogotowiu wraz z rozpoczęciem oficjalnego sezonu pożarów buszu. Nagły wzrost roślinności, napędzany utrzymującą się deszczową pogodą, spowodował, że Regionalna Straż Pożarna Nowej Południowej Walii znalazła się w trudnej sytuacji. Od lipca odpowiedziała na wezwania do ponad 1600 pożarów burz i traw. Minister Służb Ratunkowych, Dżihad Dip potwierdził, że przed sezonem 78% zostało osiągnięte z zakładanego celu w zakresie ograniczenia zagrożeń. Szczególny nacisk został położony na indywidualne działania, aby upewnić się, że nieruchomości są dobrze przygotowane na przewidywane gorące lato. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło uchwałę stwierdzającą, że zatrzymanie i skazanie założyciela Wikileaks Juliana Assange'a będzie miało ogromny wpływ na jego przyszłość. Australijczyk wrócił do domu w czerwcu po 14 latach prawnej batalii, w wyniku której uniknął ekstradycji do USA. Assange przyznał się do zarzutów o szpiegostwo, jednak w ostatecznej rezolucji główny europejski organ praw człowieka ogłosił, że Assange został niesłusznie ukarany, a sposób w jaki był traktowany stwarza atmosferę autocenzury, która dotyka wszystkich dziennikarzy. Nadal istnieje potrzeba zapewnienia materiałów umożliwiających lepsze leczenie i diagnozowanie przewlekłego bólu u australijskich dzieci. Według Chronic Pain Australia, częstość występowania przewlekłego bólu u dzieci jest taka sama jak w przypadku populacji dorosłych, ale brakuje odpowiednich usług. Przewodnicząca Nicolette Ellis podaje, że czas oczekiwania na wizytę w jednej z sześciu klinik leczenia bólu pediatrycznego w Australii wynosi od roku do trzech lat, co oznacza, że niektóre dzieci nie są w ogóle Leczone. Australia przyłączyła się do wysiłków, aby zmusić talibów do odpowiedzialności za traktowanie kobiet i dziewcząt w Afganistanie od czasu przejęcia przez tę grupę kontroli nad krajem. Australia przewodzi wraz z Niemcami, Kanadą i Holandią w kwestii rzucenia wyzwania talibom w ramach międzynarodowej konwencji w celu eliminacji dyskryminacji kobiet. Formalne powiadomienie w ramach konwencji wymaga, aby talibowie zasiedli do stołu negocjacyjnego, co stanowi pierwszy krok w procesie, który może obejmować postawienie grupy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Minister spraw zagranicznych Penny Wong powiedziała, że Australia zdecydowała się podjąć działania w tej sprawie, a nie tylko stać bezczynnie. Według doniesień ze strony izraelskiej inwazja ma ograniczony zasięg. Do inwazji lądowej na Liban przyłączają się regularne jednostki piechoty i jednostki pancerne. Do Libanu wkroczą oddziały sił obronnych Izraela z 36 Dywizji, a także 188 Brygady i 6 Brygady Piechoty. Tymczasem Liban wzywa społeczność międzynarodową do interwencji w związku z inwazją Izraela na jego południową granicę, a także z ostatnią serią śmiercionośnych nalotów na Bejrut. Południowo-koreański sąd skazał byłego szefa Policji Dystryktu Sealu na trzy lata więzienia za nieudolną reakcję na tłum niosący śmierć podczas uroczystości Halloween w dzielnicy nocnych klubów w stolicy w 2022 roku. Komendant Komisariatu Policji Wyongsan jest pierwszym wyższym rangą funkcjonariuszem Policji skazanym za zamieszanie, w wyniku którego prawie dwa lata temu zginęło 159 osób. Wyborcy w Austrii przyznali Partii Wolności pierwsze w historii zwycięstwo w wyborach powszechnych pierwsze zwycięstwo skrajnej prawicy w tym kraju po II wojnie światowej. Wynik ilustruje rosnące poparcie dla partii skrajnie prawicowych w Europie, podsycane obawami dotyczącymi rosnącemu poziomu imigracji. W Polsce kierownictwo MON uważnie śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie. Minister Cezary Tomczyk odnosząc się do sytuacji w Libanie i obecności polskich żołnierzy na wzgórzach Golan przypomniał, że jest to rejon spokojniejszy, a Polacy nie prowadzą tam działań ofensywnych. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak napisał na portalu EX, że dzisiejsza decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchyleniu immunitetu Marcinowi Romanowskiemu umożliwia przeprowadzenie z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego. Prokuratura zarzuca mu 11 przestępstw związanych z funduszem sprawiedliwości obejmujących kwotę ponad 112 milionów złotych. Chodzi między innymi o ustawianie konkursów oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przegląd najważniejszych doniesień tygodnia radia SBS przygotowała i czytała Joanna Borkowska Surucić. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.